Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawy produkt, który już od dawna chciałem zobaczyć, który od dawna chciałem już przetestować. Dzisiejszy odcinek poświęcony generatorowi dwutlenku węgla od Invitala. Przyjrzymy się mu dokładnie i sprawdzimy, co potrafi. Super nowoczesna bimbrownia na miarę XXI wieku. Oczywiście to nie jest bimbrownia, bo to jest generator, ale kojarzy mi się z bimbrownią. No wiecie, 10 lat temu się sypało ten cukier, drożdże wrzucało i czekało się, aż to zacznie produkować ten dwutlenek węgla. Tutaj mamy gotowe urządzenie, które jest w bardzo ładnej butli i zresztą, co Wam będę dużo mówił, zerknijmy do pudełka i zobaczmy, jak to się prezentuje. Nie wiem, czy widzieliście krótki film, gdzie pokazuję, jak objętościowo wygląda 10 kg Dragona. Jeszcze nie widzieliście, to link w opisie. Co mamy w paczce? W paczce mamy samą butlę. Wkład, wężyk, reduktor, licznik bąberków. To, jak się nie mylę, jest filtr, który będzie wkręcony do reduktora. Zawór elektryczny. No, ja akurat wybrałem butlę z zaworem, bo chcę mieć kontrolę nad tym, kiedy dwutlenek węgla leci. Zasilacz i jakaś dodatkowa uszczelka. Podoba mi się rozmiar tego elektrozaworu. Zobaczcie, jaki jest malutki. Również porównajmy go do elektrozaworu tego, który mam tu u siebie. No, jest, jak widać, spora różnica. Osobiście mi bardzo się podoba wygląd tej butli, bo ona... Czekajcie, poskręcam to wszystko i Wam pokażę. Będziecie wiedzieli wtedy, o co mi chodzi. W pierwszej kolejności skręcam wszystko, co jest przy reduktorze. Zaczynam od górnej części. Leci elektrozawór. Licznik bąbelków do elektrozaworu. Następnie ta gąbka do plastikowego filtra i to wszystko pod reduktor. Wężyk podłączę dopiero na samym końcu, bo inaczej będzie niewygodnie zakręcić całość na butli. Zobaczcie tylko, jak ten zestaw wygląda. Mi się osobiście bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, bo to będzie może nawet pełnić taką funkcję dekoracyjną obok zbiornika w porównaniu do takiej butli tradycyjnej. No to musicie przyznać, że jest różnica. Przed zakręceniem całości jeszcze wkłady. W saszetce znajdują się dwa pojemniki z oznaczeniem 1 i 2. Najpierw wlewamy do całości 300 ml wody, następnie wsypujemy zawartość woreczka numer 1, wrzucamy oba woreczki oznaczone numer 2 i następnie szybko całość zakręcamy. Worki rozpuszczają się same w wodzie, dlatego lepiej nie zwlekać z zakręcaniem tej butli. W momencie, kiedy proszki zmieszają się ze sobą, od razu dochodzi do reakcji i wytwarzany jest dwutlenek węgla. Bardzo istotny element, jeżeli chodzi o tego typu generatory. Nie ma tu problemu z sytuacją, kiedy nam zabraknie dwutlenku węgla. Możemy, zamawiając generator, dokupić kilka takich wkładów dodatkowych. Pod tym filmem szybny komentarz. Dzisiaj będę to odpalał. Napiszę Wam datę, kiedy wystartowało i napiszę Wam datę, kiedy, jak się skończy już ta butla. Także będziemy mieli pogląd na to, ile u mnie tego schodzi. Ja nie będę tego dwutlenku węgla dodawał cały czas, a będę go dodawał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie się świecić światło. Butla się nabija. Dość szybko to idzie, myślałem, że będzie szło wolniej, szczerze powiedziawszy, bo tam w instrukcji chyba pisał, że po 6 godzinach trzeba to sprawdzić. Tak więc mam czas, żeby przygotować sobie resztę sprzętu. Akwarium, do którego będzie przeznaczona ta butla, jeszcze nie zostało założone. Tak więc na razie będzie w innym miejscu ta butla stała. Te końcówki przed naciąganiem ich na ten metal dobrze jest wziąć, zamoczyć do wrzącej wody i wtedy bardzo fajnie to się wsuwa, nie ma wtedy z tym żadnego problemu. Płyn do licznika bąbli i gotowe, można montować do akwarium. Ciekawe jestem, czy już będzie lecieć, bo ciśnienie już się trochę nabiło. Podłączymy zasilacz i sprawdzimy. Butę podłączę tutaj pod te akwarium na razie. Tam to jeszcze nie jest gotowe, pod które docelowo ma być. Na włączniku czasowym, tylko włącznik czasowy podłączę później, no bo w tych godzinach on po prostu nie będzie działać. Do butli domówiłem sobie również zestaw akcesoriów.
Mamy tutaj dyfuzor, szklany dyfuzor, mocowanie i indykator. Indykator po to, żeby móc sprawdzić, ile tego dwutlenku węgla tam jest. Ja swój niestety poczaskałem ostatnio, tak więc przyda się nowy. Przy okazji, kiedyś pytaliście się mnie, w jaki sposób sprawdzić, ile tego dwutlenku węgla w tym akwarium jest. No to no, albo testami, albo możemy taki indykator, użyć takiego indykatora. On nam pokaże, czy jest odpowiednia ilość tego dwutlenku węgla, czy też może za mało. Jeżeli będzie go za dużo również, no to wtedy widzimy to po rybach. Ryby, jeżeli jest za dużo, no to pływają po powierzchni, no bo jeżeli wtedy nie zareagujemy, to niestety, ale następny krok będzie już za późno. Zestaw według instrukcji do użycia jest po około 6 godzinach, ale zauważyłem, że u mnie już po 15 minutach było tego dwutlenku węgla tak dużo, że mogłem zacząć dozować go w akwarium. Indykator będzie nam pokazywać kolor niebieski, gdy będzie dwutlenku za mało, zielony, jeśli będzie go odpowiednio, i żółty w momencie, gdy będzie dwutlenku za dużo. Uważajcie na żółty, bo można wtedy utopić ryby. Bardzo jestem ciekaw, na ile to starczy. Ustawiam taką prędkość, nie za szybko. Troszeczkę przykręcę. Przy takiej małej ilości tego dwutlenku węgla jest to bardzo ciężko nasterować, bo ja chcę, żeby naprawdę mało tego było. Mniej więcej jeden bąbel na sekundę, albo nawet nie. Chcę, żeby tak to było. Dyfuzor powinno się wymoczyć, co prawda, no ale wiecie, jak to jest, nie ma czasu. Trzeba zakładać zbiornikiem. Zobaczcie, już ten się zakłada, już, no, zresztą nie będę wam pokazywał. Butla uruchomiona, tutaj ten wskaźnik PSI, PSI mamy teraz na poziomie 200. Ciekaw jestem bardzo, na ile to wystarczy. Tak jak mówię, fajnie, że są te uzupełniacze, bo wtedy mogę to w każdej chwili wymienić. Ciekaw jestem, co sądzicie na temat tego całego zestawu. Część was pewnie już ma ten zestaw, to napiszcie, ile u was, na jak długo u was wystarcza. Czytałem też, że wkłady można robić samemu. No, myślę, że dość ciekawa opcja, jeżeli ktoś po prostu, komuś by się spodobał zestaw. No bo zestaw, tak jak mówię, no mi się podoba sam w sobie, bo fajnie wygląda. Jeżeli, no wygląda dużo lepiej, jeżeli jak zwykły taki zestaw, przynajmniej te, które ja mam u siebie, jak wyglądają inne, to no, może mi się uda wam jeszcze w przyszłości pokazać. Linki do tych wszystkich przedmiotów, które wam pokazywałem, zamieszczę w opisie filmu. Hej!